Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Dzisiaj ponownie jesteśmy u naszego ulubionego technika i ponownie będziemy kombinować. Tym razem nie z pieniędzmi, a ze statkami. Już wam mówię, o co chodzi. Na początek tylko pokażę wam, że moja budowa statków stoi na wysokim, zerowym poziomie. Zresztą tak samo jak i pilotaż. Zapamiętajcie to, bo to jest dosyć istotne. A my sobie pogadajmy z technikiem. Wejdźmy sobie w modyfikację statków. A ja wam mówię, o co chodzi. Wchodzimy w kreator. I teraz najłatwiej mi będzie to pokazać na rakietach. Jak widzicie, do budowy wyrzutni rakiet potrzebna jest budowa statków, ranga 1. I choćbym naciskał 30 razy, to nie wybuduję. Dzięki bardzo prostej sztuczce można to łatwo ominąć. Jak widzicie, nie mogę postawić rakiet, ale mogę postawić na przykład działko. Teraz bardzo ważna rzecz. Jak stawiacie działko, musi być ono czerwone, czyli jakby stawiacie je, nie stawiając. W tej chwili ono jest przyklejone do waszego kursora. I co robimy teraz? Nie wiem, jaki to będzie klawisz na padzie. Najprawdopodobniej w dół. Na klawiaturze, na PC-cie jest to S. Zjeżdżamy sobie na sam dół. I stawiamy. Jak widzicie, mamy postawione nasze rakiety, do których potrzebna jest budowa statków ranga przynajmniej 1. Moja wynosi 0, a jednak się udało. Sprawdźmy, czy damy radę zamontować. Nigdy nie jest takie proste. No i rakiety zamontowane bez większego problemu. Właśnie ważną rzeczą jest, rzecz, którą pierwszą wybieracie, nie była, tak jak w tym momencie, jakby dostępna do postawienia. Bo jeżeli teraz bym nacisnął przycisk, z automatu ta rzecz mi się stawia. Ona nie jest przyklejona do kursora, tak jak była wcześniej. Dlatego istotne jest, żebyście gdzieś to tam na rogu statku, jakby musicie tak ustawić ekran, żeby to było na rogu statku. Jeszcze jestem trochę za daleko. O. Jak teraz weźmiemy, sobie spokojnie możemy zmienić na rzeczy, których nie możemy budować, a jednak się da. To samo tyczy się na przykład, weźmy sobie może generatory. I tak samo. Wybieramy któryś z reaktorów, który możemy postawić. Zjeżdżamy na sam dół. I możemy postawić reaktor. Niestety, jeśli o to chodzi, jest problem, ponieważ tak jak umiejętność budowy statków można przeskoczyć, tak samo można z pilotażem. I spokojnie mogę sobie ten reaktor zamontować na statku, ale nie będę w stanie pilotować statku, ponieważ nie mam wystarczającej rangi. Dlatego
musicie się ograniczyć do komponentów statku, które jesteście w stanie pilotować. Niestety tu pilotażu nie przeskoczymy. Pomimo, że damy radę postawić, to nie przeskoczymy tego, nie będziemy w stanie usiąść w fotelu pilota. Swoją drogą myślałem, że zrobić jakiś króciutki filmik odnośnie samej budowy statków. To jest mój Frontier. Podstawowy statek, z którym zaczynaliśmy. Poczekajcie, może stąd wyjdę. Wam pokażę, jak on wygląda. Na jego budowę wydałem jakieś 90, maksymalnie 100 tysięcy kredytów. Głównie kierowałem się tym, żeby podbić jak najbardziej ładownie, ponieważ ciągle mi mało miejsca. Wszystkie elementy, na których jest zbudowany, normalnie dostępne miałem. Nie używałem tutaj żadnego haka, cheata, ani niczego innego takiego. Także może na spokojnie jakiś taki króciutki instruktor, żebyście chociaż wiedzieli, z czym się je, jeśli chodzi o budowanie statków. Także, tak szybciutko podsumowując. Macie jakieś części, których nie jesteście w stanie postawić. Najczęściej to będzie broń, ewentualnie ładownie. Ustawiacie kamerę w taki sposób, żeby była środek mniej więcej na obrzeżach statku. Także jak sobie wybierzecie uzbrojenie, żebyście je widzieli. No najlepiej, nie, by było, żebyście je widzieli, ale żeby było na czerwono, że nie idzie postawić go. Wtedy lewy przycisk myszy, tak jakbyście stawiali, i możecie sobie przełączać się między każdym uzbrojeniem, które jest w tej tabeli, także tym, na które pozwolenia do budowy nie macie, i spokojnie możecie je zamontować. Tylko jeszcze raz powtarzam, nie będziecie w stanie przeskoczyć klasy pilotażu. Czyli jeżeli postawicie coś, co wymaga pilotażu 3, wasz pilotaż wynosi 1, 2 lub 0, no nie będziecie w stanie tym statkiem odlecieć, pomimo że udało wam się zamontować. Sprawa druga. Tutaj wydaliśmy trochę pieniędzy u naszego technika usług okrętowych. Nie wiem, czy zakupiliśmy jakieś części, czy zakupiliśmy statek za 100, za 200 tysięcy kredytów. To nie są pieniądze stracone, ponieważ wykorzystując glitch ze skrzynią, spokojnie wystarczy polecieć do dzielnicy handlowej, dojść do skrzyni, tak jak to w poprzednim filmie pokazywałem, i możecie bez najmniejszego problemu swoje pieniądze odzyskać. Czyli w zasadzie kupujecie statek, ale kupujecie go za darmo, ponieważ pieniądze odzyskujecie. No jedyny problem jest taki, że musicie mieć uzbieraną tą kwotę na zakup statku. Dodatkowo, dosyć istotna rzecz, zdarza się to bardzo rzadko, ale czasami się zdarza. Jak już będziecie tutaj pod technikiem, jak będziecie przy skrzyni, nim zabierzecie kredyty, zróbcie save'a, ponieważ czasem zdarza się tak, że technik potrafi zniknąć. Jak weźmiecie kredyt, to on po prostu znika. To jest to taki błąd w glitchu. I no niestety znika bezpowrotnie. Dlatego jeżeli weźmiecie kredyty i zobaczycie, że gościa nie ma,
wczytajcie save'a i będzie wszystko ok. Sprawa dodatkowa, o której może nie wszyscy wiedzą. Tylko skoczymy sobie do loży, wam zaraz szybciutko pokażę, o co mi chodzi. A w międzyczasie trochę pomarudzę. Przygotowuję też kolejny film o posterunkach. Generalnie pierwszy i myślę, że skromnie mówiąc bardzo dobry posterunek, który będziemy w stanie postawić zaraz praktycznie po zakończeniu samouczka. Będzie na niego potrzebne jakieś 1000 kredytów może, a będzie wam produkował itemki niezbędne do budowy posterunków. Dodatkowo będzie można na nim farmić XP i to naprawdę bardzo duże ilości. Myślę, że jakoś w tym tygodniu, najpóźniej w następnym tygodniu, zobaczymy jak tutaj obowiązki, jeśli chodzi o pracę, mnie pochłoną. Ale postaram się to wrzucić jak najszybciej. A teraz to, o czym chciałem powiedzieć. Może nie każdy z was wie, wasz safe w loży posiada nieograniczoną ilość miejsca. Także jeżeli macie jakąś całą tonę, jeżeli macie jakieś tony gratów, z którymi nie wiecie co zrobić, a nie chcecie ich wyrzucać, spokojnie możecie je zanieść tutaj do loży. I jest bez większego problemu składować, ponieważ ta skrzynia nie posiada dna. Druga taka skrzynka, jak widzicie, bez ograniczenia masy, znajduje się na dole w warsztacie loży. Jest to całkiem dobre miejsce, żeby na przykład składować materiały do konstrukcji czy do ulepszeń. Nie wiem, czy z tej skrzynki automatycznie biorą, ale nawet jeżeli nie, no to no nie oszukujmy się, mamy dwa kroki, tak, od każdego ze stołów do tej skrzyni, żeby wziąć sobie materiały. No i co? Z grubsza to by było chyba na tyle. W zasadzie chciałem powiedzieć tylko o tym gliczu ze statkiem, a standardowo się rozgadałem troszeczkę. Także do zobaczenia w przyszłym materiale. Dzięki wam wielkie za oglądanie, za wasze wsparcie i trzymajcie się. Do zobaczenia.